Siostry i bracia, trudno jest zmienić człowieka. Jeszcze trudniej pewnie zmienić samego siebie. Chyba w ogóle nie jest to możliwe. Tak sobie pomyślałem, że moje biurko z dzieciństwa niczym się specjalnie nie różni od biurka dzisiejszego, gdy kończę 54 lata. Niczym się te biurka nie różnią. Nie różnią się, gdy chodzi o formę, a raczej o to, co na tych biurkach leżało, leży i leżeć będzie. W skrócie mówiąc, leży tam wszystko. I to w stopniu bardzo mało uporządkowanym, z akcentem na bardzo. Gdy moja mama w moim dzieciństwie chciała opisać to biurko, to posługiwała się określeniem tohu wabohu. Ojciec zaś niczego nie opisywał, tylko stosował inne środki, o których ze względu na drastyczność ich formy nie będę mówił. Przypuszczam, że moja mama nie była świadoma, że jej słowa tohu wabohu to słowa hebrajskie. Ja na pewno nie byłem tego świadomy. A mamy te słowa w dzisiejszym opisie stworzenia świata. Są to słowa na określenie ziemi zaraz po stworzeniu. Tohu wabohu to bezład i pustkowie. Mamy w naszym przykładzie tak. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. W innych tłumaczeniach ziemia była niekształtowna i próżna. Ziemia była pustkowiem i chaosem. Ja mam swoje tłumaczenie tohu wabohu. Pomieszanie z poplątaniem. Dobrze jest rozumieć to tohu wabohu, bo dzięki temu właściwie pojmiemy cały opis stworzenia. Zobaczmy w tym całym opisie długim, pięknym, poetyckim pewną strukturę, pewien porządek, pewną logikę. Bóg najpierw przez pierwsze trzy dni stwarzania rozdziela. Rozdziela światło od ciemności, to dzień pierwszy. Rozdziela sklepieniem wody nad sklepieniem od wód pod sklepieniem, to jest dzień drugi. Rozdziela na dole morza od ziemi stałej, jest to dzień trzeci. Potem w kolejne dni ustawia na tak przygotowanej scenie aktorów. Pierwszy dzień ustawiania odnosi się do pierwszego dnia rozdzielania. Światłość i ciemność zostaje przyozdobiona słońcem, księżycem i gwiazdami. Drugi dzień zapełnił przestrzeń pod sklepieniem tym wszystkim, co fruwa, a wody na dole wszystkim, co pływa. Trzeci dzień, gdy wyłonił się ląd stały, to dzień stworzenia zwierząt i człowieka. Wszystko ma swoją logikę, strukturę i sens. Można powiedzieć, że Bóg w to pomieszanie z poplątaniem wprowadza ład, porządek i harmonię. Chaos zamienia się w swoje przeciwieństwo, czyli kosmos, ład. Wszystko ma swoje miejsce, wszystko ma swój sens. Dodatkowo każdy dzień podsumowany jest stwierdzeniem, że to, co zostało stworzone, jest dobre. W starożytnym greckim tłumaczeniu Biblii jest tu słowo kalos. To słowo znaczy dobre, ale też piękne.
Na przykład kaligrafia, piękne pismo. Pierwotny Kościół, który korzystał z greki, uczył się przez pokolenia, że świat stworzony przez Pana Boga jest nie tylko dobry, ale i piękny. Było zatem tochu wabochu, było pomieszanie z poplątaniem i wchodzi w to wszystko Bóg i swoim działaniem wprowadza ład, porządek, harmonię i piękno. I to jest świat idealny, przeznaczony dla człowieka. Świat pełen porządku, ładu, harmonii, piękna. To jest dobre dla człowieka, to jest dobre dla nas. W tym czujemy się dobrze. To nasz świat, świat dla nas. I zobaczmy teraz, co dzieje się, gdy Bóg wychodzi z tego świata. Co się dzieje, gdy wypycha się tego Boga z kultury, w ogóle z cywilizacji, z przestrzeni publicznej? Co się dzieje, gdy zostanie wypchnięty, wyproszony, wyrzucony z ludzkiego życia, zapomniany i niechciany? Następuje wtedy, bo musi nastąpić, powrót do tochu wabochu. Powrót do pustki i chaosu. Powrót pomieszania z poplątaniem. Gdy rozglądamy się po współczesnym świecie, z którego wypchnięto Boga, to prawdziwe wydaje się spostrzeżenie i podsumowanie pomieszania z poplątaniem. Wielkanoc to czas odnowy, czas powrotu do tego, co utracone, czas przejścia ze śmierci do życia, czas ponownego stwarzania, czas, w którym Bóg na nowo wchodzi w nas, w nasz chaos, by wprowadzić tam ład, porządek i piękno. Z bałaganem na biurku da się żyć. Nie da się jednak żyć z bałaganem w życiu, z bałaganem w głowie, z bałaganem w sercu. Różne możemy podejmować wysiłki samodzielnego uporządkowania naszego bałaganu. Zawsze jednak będą one nieskuteczne albo tylko bardzo połowiczne. Trudno jest zmienić człowieka. Jeszcze trudniej jest zmienić samego siebie, prowadzić swoje serce, swoje życie, ład i porządek. To jest w ogóle, myślę, niemożliwe dla człowieka. Od porządku jest bowiem Pan Bóg. On wkracza w nasze życie i staje się fundamentem. Gdy On staje się budowniczym, wtedy pokonujemy chaos i rozpad naszego życia. Zaproś zmartwychwstałego Jezusa do porządku w Twoim życiu. Amen.